witam. W tym odcinku chciałem przedstawić relację, taką jakby historię, można powiedzieć, nawiedzonego lasu w Szczecinku Dwóch Światów. Tu jest jeden świat, gdzie trzy osoby się powiesiły. Tam się powiesiło ile osób, Piotrek, powie? Jedna się powiesiła, ale na klęczkach praktycznie. Dokładnie. Jest tam ta gwiazda Dawida tak zwana. Jest, dokładnie. Tam dalej jest też bunkier. To był bardziej schron taki na działo, też tam z pierwszego filmiku jest, że wypierdalaj w ogóle. Takie były odpowiedzi niefajne. No trzeci bunkier to tam, nie wiem czy się ktoś powiesił czy nie, ale bardzo dużo mieliśmy odpowiedzi w dzień i w nocy. W tym, gdzie jesteśmy w waszym miejscu, to powiesiły się trzy osoby, jedna osoba wisiała ponad tydzień. Czyli na pewno to zostało. Powiem wam tak, to miejsce jest straszne, nocą i za dnia. Takie przytłaczające. No jednym słowem. No w sumie pod wieczór bardziej coś się dzieje, nie? Jak odpalaliśmy SB7 live'a, nawet jak nagrywaliśmy, to odpowiedzi były takie witam, takie wyraźne, no Matek nawet możesz potwierdzić, tak? Ale nawet jest na filmach w sumie. Tylko nie, tutaj nie ma, nie? Tutaj ale jest na live'ie. Jest na live'ie, no, witam. Coś tam, Andrzej chyba było też imię. Ja już nie pamiętam tych odpowiedzi. Te odpowiedzi były bardzo wyraźne. No to miejsce jest naprawdę nawiedzone, bo... No, ale sprawdzaliśmy. Nie jeden raz. Na własnej skórze przyszliśmy. Raz tu i tam. Tutaj widziałem postać, jak chodziła, taka czarna właśnie chodziła do tego pomieszczenia. Więc... Czuć tutaj padlinę wieczorami, zależy, nie? Zależy, jaki dzień trafimy. Prawie, że padlinę, to jest taki zapach też demonów, taki właśnie taki... Inny. Taki dziwny. Też czasami czuć tutaj. Trzy osoby w krótkim czasie się powiesiły, chyba co dwa miesiące, czy coś takiego. Ostatnio... Jedna osoba tydzień dała tutaj, czy gdzie? Tak, tutaj jest. Na którymś drzewie. Dopiero pies, facet właściciel wyszedł, pies podleciał, zaczął szczekać. Facet poszedł i już tak... Zawału dostał. No ja bym nie chciał wisielca spotkać na swojej drodze. I jeszcze w nocy to już w ogóle. To jest miejsce naprawdę grube. Aż tak. A znaczy można zaliczyć do takich aktywnych, średnio mocnych. Bo są jeszcze mocniejsze. Te miejsce czy tamte? Ten. No, ten chyba. No na razie ten, no jak... Nieraz tu byliśmy i widzieliście, jakie odpowiedzi były, tak? Witam, co tam słychać, że walczyli z Niemcami. Też było, że żołnierz. A na tamtym trzecim był A na trzecim, że Europa. No. Czyli są tutaj dusze. No z live'a i... Takie tematy wojenne właśnie, że dusze tych właśnie chyba tych żołnierzy tam pozostawali pewnie i... No mogłyby zostać co do tego miejsca, tak? No, nie ukrywajmy, no tutaj też była sieka, tak? No ja tam słyszałem, że tu nie było wojny, tak? Że... Ruscy tylko rozwalili i powiedzieli, że tu wojna była, tak? Ale jak ja się dowiaduję, że tu była, no to widać, że tutaj przelano krew, tak? Mhm. Trochę mi przeszkadza Tutaj w dzień akurat aktywności takiej powiedzmy nie ma, tak? Bo to wiadomo, dzień człowiek inaczej się czuje, a jak tutaj zapadnie zmrok, to... To jest inna atmosfera. Aż ciarki przychodzą, naprawdę. Inne po prostu ten. Da, jest po prostu odczucia. Możemy wam zaraz tak tu pokazać mniej więcej, jak to wygląda i no, w nocy się tu grubo dzieje. Tak. No. Kiedyś wiemy, że pili i różne rzeczy co tam wciągali, ale teraz jest w ogóle tutaj cisza, co nie? Nikt nagle nie przychodzi, co nie? No ciekawe dlaczego. No właśnie, dokładnie. I nie wiem dlaczego, zadaję sobie pytanie do tej pory, że czemu te miejsce wybrali, żeby się powiesić, co nie? Bliżej mojego domu, ogółem w tym lesie, ale gdzie my... przy drodze w sumie, no właśnie, tu jest... Nie wiem czemu, albo może coś ich zmusza, nie wiem. Nie wiem, czy coś ich tutaj zmusiło, też mnie to zastanawia do tej pory. No ogółem ten... No logika. Tutaj ogółem ludzi się powiesiło... Nazwam oblicze. Raz, dwa, tutaj trzech, czterech, dużo, pięciu, sześć osób i ogółem powiesiło. Tam się plus jeszcze... Ja mogę się domyślać, czemu się ta osoba tutaj powiesiła. A, wiecie od czego... I ta dusza znalazła sobie dom w bunkrze. Wiecie od czego to się zaczęło, bo Kobrzeska powstała z poligonu.
no, kiedyś poligon. To poligon, nie? To cały ten obszar tutaj, ten jak las, budowali, ten, tam, nie? No, może wam tutaj, później pokażemy. Jest rzeczka, ona kiedyś była głęboka na 4 metry i szeroka, tam normalnie ludzie pływali i... utopił, jeden chyba się topił człowiek i go żony chciał uratować. Też się utopił, razem z obydwaj się utopił. Obydwaj się utopił, no. Później sąsiad, no tak by można powiedzieć, że sąsiad. Człowiek po prostu przy rzece się powiesił. Mogę wam też pokazać to miejsce, gdzie przy jakim drzewie nawet. Tutaj trzech się powiesiło, nie wiem kto to, nic mi tego nie wiadomo, wiem, że trzy osoby. Tak mi ludzie tutaj mówili i to prawda jest. Takie doszły słupy. Gdzie teraz ale pójdziemy? Ale też nie wiadomo, czy to prawda, nie? Prawda, bo później o wiele osób mi później potwierdziło, że trzy osoby się tu powiesiły. Dużo osób to mówią, że trzy osoby, czy nie? To jednak prawda jest. Jak pójdziemy na... Będziemy przechodzić przez... Pod tym, pod wiaduktem, tam osoba się rzuciła pod pociąg, młoda. No, więc tam na też... Na live też robiliśmy ten... No, było. Było no, odpowiedzi, sesja, czy ktoś było. Tu zginął, tak. Była odpowiedź, tak. Więc no, powiem wam... Czy to miejsce jest cykliczne, czy nie? Ja bym powiedział, że tak. Cykliczne, raz tak, raz nie. Tak, raz nie. Trzeba trafić. Jak trafić na grubą noc, uwierzcie, tu są... Tu to dzieją można spierdzielać. Chociaż, że są tu kamienie, można się połamać. Ale lepiej nie odwiedzasz takich miejsc. Nie odwiedzasz... Nie prowokować, nie wyzywać. Wojni się bawią, już nie raz na YouTube tam widzieliśmy, tak, że jakieś tam dziewczyny. Tam jakieś tam kanał podchodzą, a pobawimy się tabliczką Ondzia, a te zobaczymy. To jest kanał Perdyta. Perdyta, jak chcesz to już na sprawdzić, to polecam Perdyta i tam jest się bawią. Zapewne zadacie pytanie, dlaczego my to nagrywamy ten las, choć są chyba dwa bo trzy odcinki z tego, tak? Dwa. Ale. Te sobie ile żeśmy razem tam byli bez odcinka, nie? No bez odcinka dużo, strasznie, z ciekawości, bo wiecie, że attachmentu dostaliśmy. No nie dostaliśmy do tej pory. Mam nadzieję, że nie dostaniemy. Nie, bo to jest naprawdę zarobane. Ale ogółem chodziliśmy tam z historią się dowiedzieć, kto walczył z kim, kto zginął, tak. Tam jest tabliczka nawet. O tym lesie. O tym lesie też jest. Można pokazać. Powiem wam, no to miejsce jest no, w nocy i jak jest cykliczne, jest pełnia, to tu się dzieje. Nie musi być pełno. Nawet nie musi być pełno. Wystarczy, że będzie wilgotno i będzie zaraz ciemno, to będzie się tu odwalać. Chyba. No, no jest sprzyjający klimat. No, sprzyjający klimat. Wczoraj, przeszczoraj na tym przechodziliśmy. No, jak chcesz, to weź, możesz tu pokazać, jak to ogółem wygląda, bo my ja jesteśmy wam pokażę na tutaj. Skrawku tego, co się tu odwalało. No, tu mamy bunkier akurat taki jest dosyć niszczony, rozwalony. Mam kumpla, który wie, co to jest za bunkier, ale może damy opis. Jak go poproszę, to może mi zrobi opis tego bunkra. Sami zobaczcie, że jest tutaj gęsto, bardzo gęsto, że ciężko zobaczyć. Chociaż to jest przy ścieżce, ale zobaczcie, że to jest naprawdę gęsty las, że można się naprawdę powiesić. Nikt cię tu nie znajdzie przez jakiś czas. No, sami widzicie. No, ten las samobójców. No. Nie wiem, co tu tych ludzi tam naprawdę sprowadziło w to miejsce. Nie wiem, czy że jest taki gęsty, czy coś. Masakra. No. Dokładnie. No nic, no to wam zaraz pokażemy kolejne miejsce. Może wam jeszcze pokażę, jak dojdziemy tam, tą rzeczkę. No i będziemy tak opowiadać, co tutaj się wytryniało. I co my przeżyliśmy z Bartkiem i z Alanem, tak? O, właśnie na następnym bunkrze opowiemy ten, co się działo wczoraj. Przedwczoraj i w ogóle dodamy fragmenty z poprzednich tam filmików, żeby nie było, że my jedziemy na fejku, tak? Jedziemy na szczerości, szczerze do bólu. No dobra, no to wiecie, widzimy się... Tak się dzieje. No to co? No to widzimy się pod wiaduktem. Dokładnie. Trzymajcie się. Znaleźli go pod mostem, nie? To jest taka pół na pół, czyli nie wiem, gdzie go znaleźli. Gęste, jak widać, zarosło. Jak widzicie tam te schody, tam któregoś dnia sobie stałem na tych schodach i widziałem, jak macie tam tą
kałuża jakby tak się trochę świeci, widzisz? To z tamtej odległości. Nie, przepraszam, czekaj, gadam. Jak ja byłem tam na górze, to stąd, z tego miejsca pamiętam, do tych krzaków widziałem postać jak szła. Nie? To jest takie ciekawe. Bo z tamtej odległości to ja widziałem. Możecie wierzyć albo nie, albo, ale serio mówię. To jest zagadkowe to miejsce, wam powiem szczerze, i to jest miejsce dla mnie dość takie średnio aktywne, nie robi nam tu coś krzywdy, ale jest zauważalna tutaj postać, tak? Nie wiem, było czuszczej padliny, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, nie wiem, serio nie wiem co wam powiedzieć, bo to miejsce jest dla mnie za bardzo tajemnicze. Wczoraj jak wracaliśmy tą właśnie ścieżką, to czuliśmy padlinę. Przez chwilę tak poczuliśmy i tacy, ja się czułem taki obserwowany przez ten las. A, wspomnij jeszcze o tych dwóch stukach, co byliśmy tam, jak chwaliśmy na górkę. A, jak wczoraj z Bartkiem sobie tam weszliśmy do lasu i właśnie tą całą ścieżką wracaliśmy i to już była która? Po 22? Po 23 jak było. No, tak 23 coś, no, i tylko tak. Słyszałem. Myślałem, że to Bartek sobie jaja robi, jak to on czasami. No. Żeby sobie poświrować, ale Bartek mówi, że to nie, no, on. No, właśnie się pytał, powiedział, że nie. Ja... No to co, no też szybkim krokiem trochę poszliśmy, no i powiem wam, to jest coraz bardziej ciekawiej. Ciężko wytłumaczyć, czy ktoś szedł, nie wiem. Ale gdybym wiedział, to by było to wszystko nagrane, tak to widzisz tam. Nie wiem na słowo, ale no... Nie dało się przewidzieć, tak? No to lecimy najwyżej na ten drugi las, a powiedzieć relacje z wczorajszego dnia i jak jest przez wczorajszego. I jeszcze przed ogólnie. No właśnie, i w ogóle ogólnie. Ogólnie. Cały ogół. Przemówić jak zapamiętaliśmy, nie? Taką relację. Będzie grubo. Znajdujemy się na torach, gdzie jedna osoba rzuciła się pod pociąg. Szczątki porozrzucane były tutaj na tym polu. Zaraz będzie pokazane. O tej osobie akurat nie znam. Może ty znasz? Znam, ale nie będę mówił. Imię chociaż nie. No, imię można tylko ujawnić. Wiem, że miała młoda, bo ona była chyba 17 lat. Nie wiem, jaka była przyczyna tej, kurde... Samobójstwa. Nie wiem. Coś ciekawe. Jesteśmy właśnie na drugim takim właśnie miejscu, gdzie się ktoś zgłosił. Bo powiem wam szczerze, no rzucicie pod pociąg to... Ale musiała być gruba przyczyna. Tak samobójstwo... Wiesz, ludzie tam gadają, że coś tam, ja to tam nie wierzę, bo to... On tak naprawdę zabrał tajemnicę do grobu, tak? No tak. Zabrał i tego się nigdy nie dowiem. No powiem wam, odpaliliśmy tutaj od B7, to ile tam było? Bytu? 5? Ojej, nie pamiętam już. Na live coś tam ale wszystko na live jest, tam, no. Nie? Tak to mieliśmy odpowiedź, ostatnie. Że 5. Ale się nie przedstawił, ale ktoś tylko powiedział, że 5 i dalej cisza już była, co nie? Jakby nie chciał już gadać z nami, ale to jest takie drugie miejsce, gdzie ktoś właśnie sobie odebrał życie. Właśnie znajdujemy się w drugim miejscu, gdzie sobie młoda osoba odebrała życie, rzucając się właśnie pod taki pociąg, gdzie z boki, jak tam słyszałem, szukali po całym polu. No w sumie tutaj można pokazać. Tutaj o. Tak, w tamtym i w tamtym miejscu, tamtym miejscu. Z tego co mi wiadomo. Też nie wiadomo dlaczego akurat sobie wybrała pociąg. Odpaliliśmy tutaj live'a z SB7, to było odpowiedzi, że jest tutaj 5, a któregoś dnia chyba jak byliśmy w nocy. Tak wieczorem. Wieczorem. Że i Bartek właśnie zadał pytanie, czy ktoś tutaj się zabił. Odpowiedź była, że tak. I to bardzo wyraźnie. Można to zobaczyć na live, którym ostatnio nagraliśmy na kanał. Wiemy, także, że trochę jakoś no, jest
do dupy, ale są głosy dobrze odzorowane. Bo zasięgu nie mieliśmy, nie? Bo to wiesz, wiecie, nie, no, las to jest... No las i nie. No nagrywaliśmy tamty pierwszy, to właśnie ten bunkier, co było niedawno pokazane. Tutaj na tytorach i te tamte trzy bunkry na tamtym drugim świecie, nie? I dlatego chcemy wam pokazać, dlaczego tutaj straszy, dlaczego w moim pokoju straszy. O, właśnie odcinek akurat się wrzuca. Wrzuca się odcinek, więc także zobaczycie. Także będzie grubo, nie? No i pokażemy wam te dwa światy, że w tamtym lesie naprawdę się coś dzieje i w tym jeszcze bardziej się coś dzieje. A w tym to już brak słów. To już brak słów tutaj też ogółem, bo któregoś dnia jak poszliśmy, też sesję zrobić wieczorem. Tam przy mnie, przy moim, no w tym, w lasku, co wieczorem tak poszliśmy, we dwójkę. Tak. Co widzieliśmy oczy. A, to o tym mówisz, o tym wejść. Aha, dobra, wiem. Ale to jest takie śmieszne, bo zaczęliśmy trochę się tak właśnie mówić, żeby się to zwierzę wystraszyło, ale to się patrzyło ciągle na nas. I no nie tak samo mieliśmy to przecież ten, w tamtym miejscu. No jak w tamtym, to też pokażemy. I też nie wiadomo, ani zwierzyna to by uciekła, a to nie uciekało w ogóle. Też takie dziwne zjawisko. Prawie lepszą latarę. Przydałoby się. I chyba tak zrobimy. Więc idziemy wam pokazać teraz gruby bunkier. Gruby, teraz to będzie bo będzie dużo gadania i dużo tam przeżyliśmy już, więc zapraszamy. Czy ktoś tu jest? Ty, może mam opowiedzieć tą historię śmieszną, co my tutaj byliśmy na piwku? No, tutaj akurat na piwku byliśmy. Tak sobie stoimy, pijemy sobie, gadamy. Dokładnie. Tak, tutaj właśnie byliśmy z Bartkiem, który jest za kamerą. Akurat. Akurat jest tu, przed kamerą, gdzie powinien być. Tak? Witam śmiesznie was. Było, bo usłyszeliśmy pisk. Tak jakby... Słyszeliśmy pisk. Jakby samochód, to było pociąg hamował. A to tak, tak... Co tam, łapiesz demony? Nie, ty, a to co? Demonsy. Ale ujebane palce. Ty, demona złapał. W tamtym miejscu widziałem anomalię wraz z Alanem i z Piotrkiem, który nie widział, który ani tak który właśnie niestety nie widział, ale my wiedzieliśmy na szerokość, można powiedzieć, od tego krzaka do następnego, tak mniej więcej na tej linii, taka taka 2 metry prawie, taka szeroka można powiedzieć i w kolorze takim białym, szarym, coś takiego, nie? Jak ta chmura. Tylko, o, że właśnie. Tylko, że trochę rzadsze. Tylko, no, tylko, że... I większe i tak sobie fruwało po polu. Na szerokość tego tutaj zboża. Właśnie znajdujemy się w tym lesie. Klatkuje kamera, fajnie, klatkuje. Klatkuje? I kierujemy się na pierwszy bunkier. Żeby opowiedzieć wam historię tego lasu. Co się tutaj stało, co przeżyliśmy i co. Co się wczoraj wydarzyło. I może zrobimy sesję z SB7. I przedstawimy to w filmie. Także zapraszam. No to lecimy. To czuję się jak teraz ta druga ekipa PPTV, nie? Znajdujemy się przy bunkrze pierwszym na wejściu do tego lasu, gdzie aktywność jest bardzo wysoka, można powiedzieć. Te byty nam nie robią krzywdy, ale da odczuć na własnej skórze i przelatujące gdzieś postacie, tak? I oddaję głos Piotrkowi. No, jak zaczynaliśmy tutaj pierwsze starcie, to było odpowiedź, że co to jest? Odpowiedź była schron. No to czyli... Aha, na tym pierwszym filmie. No, na drugie starcie nawiedzone Las Szczecinek. To polecam. Drugi filmik, co mieliśmy, to wiem, że staliśmy tam trochę przy bunkrze. I wiem, że Bartek miał tutaj jakiś schowany w środku ten... Głośnik. No głośnik. Jest wszystko ujawnione w filmie, jest, nie? Jest ujawnione i tak... Fajnie, bo zaczynamy. Zadaję pierwsze pytanie, czy ktoś tu jest, a tu nagle drugi ten głośniczek się. Telefon? Telefon. Aha, może przycisnąłeś. Nie. Co? Idź. Samo się włączyło. Nie, to jest to ten. Porodne bardzo zobaczyć. Ciekawie. Tam gdzieś tam jest ten gniazdo Dawida. Już powinno być. Tam jest, to możemy pokazać. Co do tego jeszcze miejsca, no... Dużo było odpowiedzi na drugim chyba starciu. Tu w nocy
rywaliśmy z starą ekipą. Co miałeś wejść, ale ktoś ci odpowiedział, nie wchodź tu. Coś było, no, nie wchodź tu. Tutaj? No, tutaj, no. Tu? Nie pamiętasz nawet. Już nawet nie pamiętam. No, musimy, no, to, no, musimy to powycinać i dodawać. No i był taki fajny moment, ale to mi się dobrze nie nagrało, jak pytałem się, czy jest... No, to tego samo. Czy jest tutaj kobieta, to tak z początku lasu jakby ktoś powiedział, nie ma. No kobieta, takie normalnie, wychodzimy z lasu, nikogo nie ma. Takie, no, dziwne. Ale jest, no właśnie. To było jest, dziwne. Jest na filmie. Wszystko. Jest na filmie, że wychodzimy z tego lasu i tam mówimy. Co jeszcze? Trzy zjawiska. No i ten głośniczek też jest udokumentowany, jak my wyszliśmy i ty trzepałeś tą całą kurtkę, żeby się włączył. Żeby nie było, że jakoś tam... Ruszał się cały, no nie włączył się. No, tu stał normalnie, sam się włączył. No, powiem wam, bunkier jest... Jest jednak... Jest, powiedz duży, jest, na, jest aktywny, jest. No, tak jak tu się w sumie niby każdy bunkier, można powiedzieć, ale... Ten akurat nie, ten akurat jest inny. Inny, taka atmosfera jest, no, przy nim inna. Pierwszy raz w życiu jestem na takim bunkrze, gdzie czułeś aktywność, tak? A byłem już może na 40. Gdzieś tak byłeś, nie? A no, tu jest najbardziej. No, tu jest najbardziej. To są chyba jedyne cztery bunkry, które są aktywne w ogóle w Szczecinku. Ale byliśmy też tutaj w podziemiach, tutaj na dole. No w podziemiach to jest w ogóle. Tam już jest creepy. Tam to już nie wyjdziesz tak szybko, jak cię tam no, zobaczysz. No. Dlatego muszę modlić. Tak. Wejście jest tutaj. Teraz tak. Tu pokażemy. Pokażemy. Wejście jest, no ciężko tam się wchodzi. To na starość się ubrać, ale nie polecam się bawić tutaj żadne tam... Urbexy i inne takie... Urbexy, tak, no, ale nie jednoosobowe, nie. Czy trzy, cztery osoby muszą wejść, bo jest naprawdę dużo tam kamieni. Łatwo sobie skręcić nogę. W sumie ja tam sam byłem, jak z Emanem. Pamiętasz też wcześniej, no? No, jak mi kiedyś dałeś mi, pamiętasz ten aparat i ja wchodziłem, żeby w środku. No, sam łaziłem, tam to ledwo się poruszałem, ale dałem jakoś radę. A to jeszcze w dzień, nie? To jest co innego. Jeszcze w dzień, ale tak jak w nocy. Ale choć też w tej godzinie to w półmrok wychodziliśmy. Tak, w półmrok, no. No, to jest już inna tam atmosfera. Jak ogólnie w całym lesie. Ten nas jest creepy. Ale zależy też od noski, bo jak wchodzimy nieraz, to możemy sobie tam łazić po podziemiach, ten taki, a nawet tak tym nośnie, no, ale wczoraj, jak trafimy na taki dzień, że jest aktywność, to już na początku już cię nogi cię aż zgina. Przy samym wejściu, nie? Tak jak Kopra dwa dni temu, jak byliśmy tutaj i my z Bartkiem widzieliśmy wtedy tą anomalię, to Koper na wejściu to tak o! Już nie mogę, nie? No, już nie mogłem wejść w ogóle, jak nie wiem, bieg z 5 km i tam skazali mnie wejść pod tą górkę. I nie, no nie mogłem wejść. Wczoraj przeprowadzam sesję, a szkoda, że to nie jest nagrane, że jak ktoś tupie w ziemię, tak jest, takie jest tup, nie? Ja nie wiedziałem, no, w ogóle o co chodzi, nie? No i jak ja słyszałem jakieś takie za plecami, za drzewa. No zwierzęta też są, bo akurat wczoraj się wysosiliśmy... Lisa. No. No tak, oczy mu się tak zaświeciły. No, co to adrenalina, ale ten. Ale poszedł sobie w swoim kierunku, my swoim nagraliśmy. Szkoda, że deszcz nas dorwał akurat. Musieliśmy wychodzić, ale czasami ten las jest naprawdę tak, jak się wejdzie w nocy, jest inny. Całkiem. To jest taki las, gdzie naprawdę sam bym nie. Do innych lasów mogę wejść, do tego nie wyjdę. Nie ma. No jest nie taki. Ma opcji. Nie, nie ma, no na za 10. Nie, no nie. Ja nawet one w 10 to niekiedy powiem, tak powiem, że się sram, nie? Same, no, jeszcze w 10. Same wejść to naprawdę trzeba. Kto nie wierzy, to wejdzie, bo tam sobie powie, a bo to zwierzę. To jest niby zwykły las, tam powiem, tak, niby zwykły. A przecież w nocy sami wiesz, no, taką cykliczną noc. Cykliczną jak wejdzie, to no może wszędzie przyjść, a tak to jak wczoraj przyszła ta nocka, to... A pamiętasz to, jak kiedyś ten drzewa się tak fajnie łamało, gałęzie jakby ktoś łamał? To też takie dziwne zjawisko było. Chyba było to nagrane, a później mi nagranie zniknęło nagle. Jak z tego samochodu. Chyba było, ale zniknęło. Nie wiem gdzie mam, nie, to tak jak z tym samochodem i wypadkiem ważnym, co... Mieliście nagranie i... No ten vlog, co już nagrywali. Nagrywaliśmy po tym zdarzeniu przy całym, taki powypadkowy. Po powrocie, no. I co, i nagle nie ma tu, nie? Tego... I co, nagle vlog na przykład przestał działać, a reszta materiału działała, nie? To jest też takie... No bo się wchodziło do tego lasu, w namierniku były dwie, a nagle później jedna i znowu dwie kreski, więc... Ale tak tutaj chyba nie pipczał. Tutaj?
No tak. Nie. Może tak. Dobrze. No zobaczysz się nawet. Nie wiem, jak chcesz, możesz odpalić SB7, popytamy się. Jeszcze pokażemy tutaj to wejście, ja pokażę wam. I ile tam jest baterii? Jedna. Kurde, jest jedna. Dobra, tu mamy wejście. Tutaj w tym. W tym miejscu trochę ciemno, to rozjaśnię. Tu mamy trochę. Tam mamy w dół całkiem, a tam jest. Ale creepy. Tutaj mamy resztę. Gdzieś ko. Piotrek mówi, gdzie tu jest ta gwiazda Dawida? Tu jest gwiazda Dawida. Tu po niemiecku. O tutaj macie. I coś tu było napisane, ale nie wiem co tu, ale jest. Gwiazda Dawida. Ja to tak nazywam. To łatwiej zapamiętuję. Pentagram po prostu. No. Ale nie wiem, czy może ktoś się tu bawił, ale... Czy tu jest udowodnione, to ja nie wiem. Miernik na razie jest włączony, zobaczymy, czy w ogóle coś wykaże, co nie? Nowe baterie. Ten już ma przeszukowane SB7. Nic? Nie, no i, nie. Nic nie. Czy ktoś może uruchomić to urządzenie? Proszę. Albo podejść bliżej do nas. Przyszliśmy w pokoju do was. Ja tu nic nie czuję. Też nic. Zaraz. Może dlatego, że jeszcze taki jest dzień. Dzień, albo jeszcze nie ma takiego wieczoru dobrego. Sprawdzimy. Jak nie będzie, no to weźmiemy ze starych materiałów dowody, że coś tu jest, tak? Dobra, fajnie, to na maksa chodzi, tak? Cześć to? Na maksa chodzi, patrz. Ale SB7? Wszystko na maks. Nie wiem. No, czyli okay. Ty. Chyba, że już się zawiesił. Dziwna sytuacja. No, najgorzej, że tu... Się ścina w ogóle, patrz. Mówiłem, to jest dziwne miejsce tu nad... O, no, no nie. Ale dziwnie chodzi. Przyszliśmy z szacunkiem do was. Czy może się tutaj ktoś przedstawić? Prosiłbym o imię. Ja. Teraz mamy dzień czy noc? Wie ktoś? No, no chodź. Kobieta, przedstaw się. Imię bym prosił. Przed siebie. Przed siebie. Mam iść przed siebie? Albo przez ciebie. No właśnie to jest to, przez ciebie. Co to za miejsce? Walczyłeś tutaj? Dziwnie szumi. Co nie? No. Może. Czy ktoś wie, który mamy dzisiaj rok? Kobieta, ale nie. Kobieta, możesz wyjawić swoje imię? Nie. Miennik cisza, to jest dziwne. Śmiało, porozmawiajcie z nami. A mogę wiedzieć, gdzie się znajdujecie? Zakłócenia są. Zabierzemy się tam dalej. Czy mam iść prosto? Kobieta, proszę cię, odpowiedz. Jeżeli jesteś sami. Mężczyzna, nie rozumiem cię. Jeszcze raz bym prosił, powiedz. Ile was tutaj jest?
Kobieta, proszę odpowiedz. Jakieś są tam głosy, ale nie ten no. Znaczy może dlatego, że jest jeszcze dzień. Może, są jakieś tam odpowiedzi, żeby nie było, ale... Żeby konkretnie, to nie. W którym roku walczyliście? Ja nic nie, no ciszę. Który to był rok, kiedy zginąłeś? Macie świadomość, że nie żyjecie? Może to nie na przyciśnie. Też to tak już. Dobra. Kobieta, prosiłbym cię o imię. Ukaż je. Kobieta, czy tutaj się znajdujesz? Mi nie chodzi. Nie no, mianik nic nie pokazuje, tego nawet włączał to. No bo gdzie nie? Budynek. Czy to jest budynek? Zaczyna się dziać coś powoli. A jeszcze przed nami dwa bunkry. Co? Też właśnie coś tam. Co to było? Nie wiem. Czy żeby to poruszył tak mocniej. No? Tak było. Nie wiem, czy to będziemy ten na kamerze. Nie wiem, naprawdę. Nie, to nie jest od deszczu. Nie. Chyba zobacz. Dziwne. Kobieta powiedziała budynek i nagle wiesz. Coś. No właśnie, coś takiego było, tylko że głośno. No, krople spadają. A tak głośno? No, no tak spadają. Większa. Inaczej wchodzi. Nie wiem. Dobra, idziemy dalej. Wiesz? Znajdujemy się na drugim bunkrze. To jest akurat magazyn, gdzie trzymali działo. Tu mieliśmy takie odpowiedzi, że nas wyganiali są, co nie? Że knęli do nas i w ogóle. Jak sami zobaczcie, że jest creepy dzisiaj. Fajnie to wygląda, ale nie ma tutaj głosów za bardzo. Już sprawdzaliśmy. I już nic. Wielokrotnie sprawdziliśmy tu nic. No było. I tu nic nie było. No, takie w aktywności tutaj akurat w tym miejscu nie ma, nie? No, ale w ogóle raz mieliśmy na menel i później już do nas wyzywali nas, to... No postanowiłem w ogóle tam nie robić sesji w tym miejscu już, nie? I nie robiłem sesji. Tam będę się tam pchał. Tam, gdzie mnie nie chcą sobie pchać. No właśnie. Ale fajnie wygląda, mega wygląda, jest taki creepy ten budynek. Lecimy tam, gdzie mieliśmy fajne odpowiedzi. Na... Są przemiłe osoby tam, nie? No przemiłe osoby, nie, no. To nawet jest nieźle. Ale po ostatnim, kurwa, to jest ciarg miałem. Aha, po tamtym. Po tamtym live, serio. Mhm. No, to jest... Ciekawe, czy jeszcze będzie to mężczyzna, jak myślisz? Nie wiem, może gdzieś indziej mógł pójść. Dziękujemy, że pana sobie jeszcze nie zadymił, że nas było widać. Dokładnie. No to co, to lecimy dalej. Ale tak jak się patrzy, to takie... Ciarki przechodzą, co nie? Taki naprawdę no, mroczny taki. Taki. Nic w środku takie, nie widać. Jak z horroru jakiegoś. Dobra, lecimy na trzeci budynek. Na trzeci budynek. Na trzeci schron. Gdzie były no, nawet miłe odpowiedzi. Normalnie odpowiadali z historią, więc co? Lecimy, chodźcie. Idziemy. Zapraszamy. A zajebiście, że tam trafiliśmy na ten, na pociąg. A no. No, to nie.
Jo. No sam. Czyż tutaj mężczyzna? Chodźcie tutaj. Mężczyzna, prosiłbym cię o imię. To jest trzeci bunkier, gdzie były fajne odpowiedzi, gdzie... Widzisz? Znowu te są głosy. Z chęcią odpowiadali. Dlatego chcę tu sesję zrobić. Więc zrobiłem krótką sesję, może pójdzie do niej większą. Kojarzysz nas? Mężczyzna, czy go nas kojarzysz? To można powiedzieć, że są tutaj miłe byty. Czy mógłbym usłyszeć imię od was? Radio. Czy teraz trzymam radio? No wygląda jak radio. W którym roku zginęliście? Co? Wichajzdu. Czy ktoś tutaj chce nam wyrządzić krzywdę? Ale dziwnie. Dziwnie jest, nie? Diabła? No. Muzykę łapię, bo niedaleko jest przekaźnik. Mężczyzna, jak masz na imię? Wątpliwości. Wcześniej było dwóch, a teraz wątpliwe. Czy ostatnio wspomniałeś coś o Europie? Czy to byłeś ty? A wy kto chyba? My jesteśmy łowcy duchów, chcemy się z tobą skomunikować. Mam na imię Bartek, jak ci na imię? Mianik, dawaj cisza. Tracę. W jakim miejscu jesteś? Co jeszcze z tyłu za nami? Cisza. Żartowałem. Jesteśmy zastrzeli. No. Czemu mam cię zastrzelić? Kobieta, dlaczego chce ktoś cię zastrzelić? Ty, baterię został. Wow, wow. Szybko dogramy koniec. Dawaj. Dobra, dawaj. Co? Nagrywamy koniec szybko. Tak jak widzicie, las jest trochę... Creepy. Jest creepy, jest nawiedzony, dlatego... Może jeszcze dogramy później, pokażemy miejsca, gdzie się utopili tych dwóch ludzi. Jak da radę, zostawiamy do tej kurde trzeciej, pokażemy jak jest grubo. No, wszystko ukażemy na filmie.
dokładnie. No film będzie trochę dłużej, trwa może na dwa, na dwie części przerobimy, zobaczymy jak to będzie. Ja przerobię. Dokładnie. Ja mam ludzi od tego. No ja jestem montażysta. A to na odpowiedź padło, ty brakowało, zastrzel mnie, nie? Ale mało było, tylko mało brakowało, zastrzel. A co ostatnio mieliśmy? Za ten co, Europa i coś jeszcze, coś o nas gadał. A nie pamiętam, a co dzisiaj czy ostatnio? Z live'a tego, coś tu coś grubego, bo naprawdę, no. aż mieciary przeszły, coś o nas, że chce nas dorwać. Dobra, my kończymy na razie. To by było na tyle przedstawienie dwóch takich światów, powiedzmy. Światów i... aktywnych lasów. No. Przecinku. Starych materiałów pokażę wam fakt, że naprawdę mu się radiko wyłączyło. Włączył się głośnik. Jest ujawniono, nie? Tak, że tam... Ale do tego filmiku dodam, bo to jest praktycznie zakończenie, to damy radę. Relacja z całego tego. No, taka relacja nasza. Jakby coś, to się trzymajcie. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam śledczy bardzo. Łapki w górę, dużo subów, to będzie wracić do... Suby za szczerość, suby na pewno za szczerość, za pokazanie szczerość. Wszystkiego od takiego jak się rzeczywistej strony. Jak się uda, to Racibórz, pojedziemy do Raciborza. Dokładnie. Będzie konkretny odcinek. No też we wrześniu. We wrześniu, no także jak będzie kasa, to pojedziemy, na razie będzie taka przerwa. O, z tą kasą to jest taka lipa, wam powiem, że... Masakra. To jest tragedia poważna. No to co, trzymajcie się, powodzenia. Ja dziękuję za oglądanie i za wszystko ogólnie, można powiedzieć, za subskrypcję, za śledzenie kanału, za wszystko, za dzwonki i tam... Różne. No właśnie, no. Za zajebiste komentarze. O właśnie, pozdrawiam wszystkich. Pan Miernik. Montażysta i śledczy Bartosz. No to do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie Pozdrawiamy się. Ekipa Paranormal TV. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Tak się...